Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym, górami dwuplamisty. Trichogaster trichopterus. To jest chyba najbardziej popularny gatunek z rodziny góramowatych. Swoją spokojną postawą i niezwykłą wytrzymałością gatunek ten zyskał ogromną popularność zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i ustawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Górami dwuplamiste pochodzą z południowo-wschodniej Azji, z Malezji, Chin, Wietnamu, Laosu, Kambodży i Tajlandii. Zamieszkują płytkie, wolno płynące rzeki i strumienie, mokradla, kanały irygacyjne i zarośnięte jeziora z gęstą roślinnością. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ tak samo jak i górami mozaikowym jest niewymagającym i bardzo wytrzymałym. I właśnie dlatego to może być doskonałym kandydatem na pierwszą rybkę akwarium. Góramy dwuplamiste, jak i wszystkie góramy łate, wyposażone w pomocniczy narząd oddechowy labirynt, umożliwiający oddychanie powietrzem atmosferycznym. Góramy dwuplamiste należą do rodziny góramy łatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach, chociaż lepiej trzymać w grupach z przewagą samic, aby uniknąć rywalizacji wśród samców. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 60 litrów, a w przypadku kilku par od 100 litrów. Dorastają do 12-14 cm, plodność osiągają w wieku od 6 do 7 miesięcy, żyją od 3 do 4 lat. Górami dwuplamiste mają owalne, wysokie, boczne splaszone, jasno-niebieskie ciało z dwoma ciemnymi plamami. Jedna na środku ciała, a druga u podstawy ogonu. Płetwy pierściowe, przekształcone wąsiki czuciowe, którymi rybki badają otoczenie. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników jest bardzo łatwe. Płetwa grzbietowa u samców jest wydłużona i zaostrzona, a u samic mała i zaokrąglona. Wyhodowano kilka odmian hodowlanych, tak samo popularnych jak i górami dwuplamiste, górami złote i górami marmurkowe. Górami dwuplamiste preferują akwaria z gęstą roślinnością, z korzeniami i kryjówkami. Potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Optymalne parametry wody: temperatura 23-28, pH od 6 do 8, pH od 5 do 19. W naturalnym środowisku górami dwuplamiste odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić można rybek żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata pokarmem mięsnym, gwarantującym dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Górami dwuplamiste nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz z innymi górami łatymi, żyworodkami, kiliskami, skalarami, neonami, kardynalami, bystrzykami. Nie poleca się natomiast trzymać wraz z wielonkami i rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami i pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie górami dwuplamistych jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Są zdolne do tarla w ogólnym akwarium. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Lepszy efekt uzyskamy rozmnażając w oddzielnym akwarium. Zbiornik tarleskowy powinien mieć około 25 litrów. Do akwarium wrzucamy drobnolistne rośliny pływające, które będą potrzebne samcu przy budowie pienistego gniazda oraz zapewnią samicy schronienie po tarle, gdy samiec zacznie odpędzać od gniazda. Poziom wody w tarlisku powinien być około 15 cm.
Przed planowanym targem rodziców obficie karmimy przez około 2 tygodnie żywymi lub rodzonymi pokarmami. Do zbiornika tarliskowego przynosimy samca, a jak zauważymy na powierzchni gniazd do spianki wpuszczamy samiczkę. Po zakończeniu budowy gniazda samiec przestaje ścigać samiczkę. Tarlo odbywa się pod gniazdem w pozycji pionowej. Samec obejmuje ciałem samiczkę, ustawiając się pod nią. Manewrując pletwami pierściowymi, obraca się wraz z samiczką tak, że samiczka leży do góry brzuchem pod gniazdem, jednocześnie wyciskając ikrę, która unosi się w kierunku gniazda. Opadające jajeczka samiec skrupularnie zbiera w pyszczek i przynosi do gniazda. Cały proces powtarza się kilkakrotnie. Podczas tarla samiczka składa około 8 tysięcy jaj. Po tarle samiczkę przynosimy do innego zbiornika. Samca natomiast zostawiamy w tarlisku do wylęgu, który następuje po około 24 godzinach. Jak na rybek zacznie pływać, samca również przynosimy do innego zbiornika. Poziom wody obniżamy do około 10 cm, a do tarliska z narybką wrzucamy kilka ślimaków, które zjadają resztki pokarmu i kubki na rybku. Tym samym czyszczą wodę. Narybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Narybek rośnie bardzo szybko. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybku był dostępny przez cały czas w małych ilościach. Po 6-7 dniach można przechodzić już na Artemię. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągłe i drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.